Dzień dobry, witam. No, muszę powiedzieć, że muszę powiedzieć. W związku z tym kotka już się czai, żeby uniemożliwić mi zabieranie głosu. Mikrofon muszę trzymać bardzo blisko ust, także pewnie słychać świst powietrza. Ale. Chciałem dzisiaj pogadać o tym basicu, o tym pytaniu, na które które zadałem, ale nie udzieliłem odpowiedzi, a jest to takie, że tak powiem, zalążek wielu tematów na temat tolerancji i na temat no, public relations, tak jak to się mówi, czyli stosunków międzyludzkich, czy tam relacji międzyludzkich. W każdym razie tak to jest, że według człowieka, który mieszka w Irlandii czy w Anglii, to jest basic. Basic i, że tak powiem, zaleca wszystkim, żeby mówili po angielsku, czy po irlandzku, czy po brytyjsku. W każdym razie, że tak powiem, tym jemu znanym językiem. Zupełnie tak samo jest z tymi ludźmi, którzy mieszkają w jakimś innym rejonie świata, rejonie Polski, ewentualnie nawet rejonie gospodarczym, ewentualnie zawodowym. Bo w jednej firmie się używa takich słów, takich określeń, w jednym czasie się używa takich słów, takich określeń. Potem jak człowiek się uczy i poznaje jak gdyby poprawność wymowy i jak gdyby, no, jeżeli go to w ogóle interesuje, bo jak gdyby nigdy nie znałem angielskiego, nigdy się go nie uczyłem formalnie. No, kiedyś tam rok czy dwa na uczelni, ale że tak powiem, nie miałem do niej żadnego sentymentu do tej nauki, w związku z tym bardzo mi nie szła. Trudności z zaliczeniami i w ogóle, że tak powiem, no nie ukończyłem właściwie z pozytywnym wynikiem tego angielskiego. No i w sumie z tego się cieszę, bo jak gdyby zawsze angielski sprawiał mi wielką radość i bardzo lubiłem się go uczyć, ponieważ we wszystkich filmach, lektorzy, tłumaczę, we wszystkich publikacjach informatycznych, wszystko zawsze po angielsku. Trzeba było, po prostu była konieczność nauczenia się angielskiego w takim stopniu, żeby go zrozumieć i żeby móc go zastosować. Natomiast, no nie żeby mieć swobodę mowy, taką, żeby być dobrze rozumianym albo żeby być prawidłowo rozumianym. Ważniejsze było, żeby rozumiał ten, kto nie włada żadnym ludzkim językiem. Czy może i się uczy też, ale przede wszystkim, że tak powiem, zna języki programowania języki programowania i wszystko, no, komputera po prostu. Tak, a propos komputera, to właśnie tak się zastanawiałem, że od dawna, od zawsze komputer to był przede wszystkim procesor. Procesor to była taki układ scalony, czyli już układ elektroniczny, który miał wejścia i wyjścia, który miał jakieś takie blaszki, na które można przyłożyć napięcie, to są wejścia, i na takie blaszki, na których się pojawiało napięcie, i to są wyjścia. I w związku z tym głównym elementem komputera to jest procesor. I on właściwie jest sam w sobie, jest już komputerem na jakimś malutkim, w malutkiej obudowie,
ma wejścia, wyjścia, do których się już podłącza tylko interfejsy różnego rodzaju, czy to Bluetooth, czy to HDMI, czy jeszcze jakieś tam były, ale już nie pamiętam. W każdym razie wszystkie możliwe to już są tylko interfejsy, jak gdyby takie układy, które rozumieją, co on chce powiedzieć, co on ma do powiedzenia na tych swoich kilkudziesięciu czy kilkunastu blaszkach dookoła, żeby jak gdyby zrozumieć tą cyfrę, liczbę binarną, która wynika z tego stanu tych sygnałów na blaszkach dookoła procesora. Tam zawsze się pojawia jakaś binarna liczba i w związku z tym tą binarną liczbę można traktować jako jakieś polecenie, ewentualnie jakoś interpretować je inaczej, typu, nie wiem, miejsce na ekranie, które się rozświetla albo które gaśnie, albo w tym kolorze, albo w drugim, albo czarno-biało. Albo jakiś dźwięk na przykład, który się wydaje albo wyżej, albo niżej, albo... No w każdym razie jakiegoś rodzaju inne zrozumienie tych sygnałów. Jacyś tłumacze są po prostu dookoła tego procesora potrzebni, żeby przekładać te liczby binarne. Binarne, czyli dwójkowe, czy... zero-jedynkowe, po prostu tak najprościej to powiedzieć, że jeżeli wyobrazimy sobie piórnik jest, ma przegródki, podłużne przegródki, w których leżą ołówki. No i to po prostu powiedzmy, że są to rejestry procesora. Są to rejestry procesora, w których leżą jakieś ołówki, czyli jakieś słowa tego procesora. Te słowa się składają z liter, a więc w związku z tym takich ołówek, każdy z nich można połamać na 8 kawałeczków. Na 8 kawałeczków, czyli tyle, ile mamy w słowie bitów. W tym podstawowym słowie, bo to, że tak powiem, ten ołóweczek jest króciutki, ale tak czy owak ma 8 części. 8 części w przegródce leży i to jest słowo. Znaczy to nie jest słowo, to jest pół słowa, czyli bajt. Bajt, i mówię to jak gdyby w tej wymowie takiej ludzkiej, czyli że to mówię, tak jak basic. Nie basic, tylko basic, bo basic po prostu jest to angielski u Polaka, który nie zna angielskiego. I to jak gdyby po to jest język, żeby identyfikować narodowość, więc w związku z tym, jeżeli mówię po angielsku, ale nie tak, jak mówią Anglicy, to znaczy, że nie jestem Anglikiem. Jestem Polakiem i mówię tak, jak Anglicy mówią, jak Polacy mówią po angielsku, na przykład ci, którzy nie znają angielskiego. Bo ci, którzy znają angielski, to jak gdyby udają Anglików, czy chcą im się z nimi współpracować, czy muszą z nimi współpracować, czy muszą jak gdyby ukryć swoją narodowość. W każdym razie tak mówię po angielsku, jak mówi Polak, który nie zna angielskiego. Tak samo też mówię po rosyjsku, jak Polak, który nie zna rosyjskiego. Oczywiście, kakaje ta słowa, ja, pani Maju, no, natomiast kakaje ta słowa mogą wskazać, natomiast jest to takie przetwarzanie, jak między innymi, jak tłumacza właśnie, muszę mieć te elementy dookoła procesora, te blaszki, to muszą być jakoś przetłumaczone na inne układy zero-jedynkowe, czyli te ołóweczki w jakichś innych rejestrach, w innych piórnikach, żeby się, że tak powiem, porozumieć za pomocą tego samego znaczenia tych słów, czy tych półsłów, czyli bajtów. Czyli każdy bajt może mieć też różne rozumienie. Każdy bajt może zostać inaczej rozumiany. Każdy bajt może zostać inaczej przetłumaczony. W związku z tym
No, pojawia się konieczność standaryzacji różnego rodzaju. Standaryzacji, to znaczy takiego ujednolicenia, żeby to samo znaczyło to samo. Żeby, no, nie można powiedzieć, że to samo, bo kolor nie może rozumieć, nie może być jednoznacznie przypisany do dźwięku danego, no bo każdy może chcieć mieć przypisany inny dźwięk do danego koloru na przykład i może sobie układać swój własny słownik, więc w związku z tym nigdy nie będzie tak, że wykładnia będzie jedna dla wszystkich. Zawsze będzie ich wiele, natomiast chodzi o to, żeby, no między innymi dlatego mam taką wielką oglądalność, jaką sobie sam narobię na swoim vlogu czy vlogu. To jest właśnie ciekawe, jeszcze taki, a propos tego tematu, tej oglądalności, to tak sobie myślę, że każdą oglądalność trzeba podzielić co najmniej na 10, no bo przede wszystkim twórca ogląda 10 razy ten sam filmik, który nakręcił, czy nawet nie tylko on, bo jeżeli jest jedna osoba w zespole, to jedna osoba ogląda 10 razy, ale jeżeli jest 10 osób w zespole, no to już oglądają 100 razy praktycznie filmik, bo każdy ogląda po 10 razy ten sam filmik. Po 10 razy ten sam filmik, który powstał przy jego udziale, na przykład. Więc w związku z tym, jeżeli podzielimy tą oglądalność na 100, no to już jest takie bardziej realne, ile tam naprawdę osób obejrzało dany filmik. Natomiast jeżeli jeszcze spojrzymy na te hejty i na te lajki, no to jak gdyby jeden lajk może mieć tylko jedna osoba. Nie daje się nawet zrobić takiej rzeczy, żeby z jednego podłączenia do internetu dać dwa lajki. Bo jak gdyby jesteśmy identyfikowani jednoznacznie po IP, czyli po tym adresie internetowym, który mówi, z którego miejsca sieci wysyłamy sygnał. Jeżeli z tego miejsca sieci wysyłamy sygnał, to jeżeli zostanie policzony, to jest on zero-jedynkowy, albo jest na tak, albo jest na nie, albo jest like, albo jest hate i już jak gdyby nic tego nie zmieni, że albo jest, albo go nie ma. I jak gdyby drugi raz można tylko przestawić go w drugi stan, czyli jeżeli jest na tak, no to potem można go przestawić na nie, ale z tego samego adresu internetowego. Natomiast no, nie można nabić z jednego adresu internetowego wiele lajków, wiele hejtów. Nawet przez Wi-Fi, nawet przez, że tak powiem, może być w pomieszczeniu 10 urządzeń podłączonych przez Bluetooth do tego łącza internetowego i w związku z tym i tak będzie to szło do sieci z tego samego adresu IP, który jest adresem tego tej skrzyneczki, która stoi przy łączu telefonicznym. Tam dochodzi sygnał telefonu oraz sygnał internetu i to jest, no nie pamiętam, nie pamiętam. Słowa rzadko używane się, że tak powiem, no zapomina się je po prostu przy wielokrotnym kasowaniu w trakcie tej sennej czystki mózgowej, która mnie między innymi powoduje zapominanie tego, co wieczorem chciałem powiedzieć, a już rano nie pamiętam. I w związku z tym muszę go gdzieś notować na karteczce albo w komputerze, tak jak procesor też musi coś notować na zewnątrz siebie. Nie tylko w swoich rejestrach, które są rejestry procesora utrzymują stan swój w momencie, kiedy mają zasilanie. Jak nie mają zasilania, no to, że tak powiem, wygasają i nie mają ustawionych swoich wartości do następnego włączenia procesora. Nawet jest taki cykl przy budowie procesora, że jak się go włącza, to on zaczyna uruchamiać swój własny wewnętrzny mikroprogram, który no, kasuje rejestry, czy je sprawdza, czy one w ogóle jeszcze działają, czy one są niepopsute i w związku z tym wszystkie musi zapełnić, opróżnić, zapełnić, opróżnić i w tym momencie nic tam nie może być, bo jeżeli coś tam jest, no to i tak zostanie
najpierw zapełnione, potem opróżnione i tak zostanie wyzerowane i wyczyszczone. Więc w związku z tym jakąkolwiek treść, która ma zostać zapamiętana między włączeniami procesora, to trzeba gdzieś zanotować w jakichś zewnętrznych rejestrach, w których będzie obecne zasilanie. Ewentualnie nie będzie w nich zasilania, tylko tyle, że no wtedy muszą one być solid state SSD, czyli muszą zachowywać stan przy wyłączonym zasilaniu. No nawet nie wiem, czy tak działa SSD, ale dobrze brzmi, więc w związku z tym pewnie kiedyś sprawdzę, kiedyś może będę prostował, ale to nie jest pewne. Bo jak gdyby nikogo to i tak nie obchodzi, mało oglądalności, nawet jak się podzieli przez 10, to wychodzi jeden, a czy ja sam 10 razy ten sam filmik. I to jest właśnie taka wartość vloga, czy jakiegokolwiek w ogóle filmiku, który no, służy przede wszystkim autorom. I tak jak pamiętniki służą przede wszystkim autorom do wspominek, do, że tak powiem, umiejscowienia w czasie różnych wydarzeń, czy zdjęć, czy obrazów, czy zainteresowań na przykład. Tak, i w związku z tym, jeżeli już mówimy o zainteresowaniach, to chciałem powiedzieć o tym, co robię z tym swoim kalkulatorem obiektowym, który używa DOS-a, ale pod Windowsem, czyli takiego DOS-a, który jest DLL-em, czyli exe jakimś tam. I w związku z tym DLL i exe się różnią tym, czym procesory i pamięci przy nich do zapamiętywania jakichś tam treści, czyli jak gdyby długością słowa, czyli ilością kawałeczków, na które został połamany ten ołóweczek, który leży w piórniku jakimś tam, czyli w rejestrze procesora, ewentualnie w rejestrze pamięci, bo tam też te kawałeczki ołóweczka gdzieś tam leżą zawsze i w procesorze się liczy binarnie. Za pomocą kawałeczków ołóweczka liczy się jeden kawałeczek, a wszystkie inne puste, albo drugi kawałeczek, a wszystkie inne puste, albo dwa kawałeczki, czyli pierwszy i drugi i wszystkie inne puste. To już mamy 3, albo w czwartym miejscu kawałeczek, a na wszystkich innych pustych to już jest 4. No i to już mamy 4 bity, czyli pół bajta. No i na tej samej zasadzie są zakodowane wszystkie liczby, które jak gdyby no powodują, że jakoś te stany tych blaszek dookoła procesora mogą być ustawione zgodnie z tym, co leży w rejestrze. Leży albo nie leży. I tam teraz ten procesor ma jeszcze takie rejestry specjalne, które Stack Pointer, czyli SP i Instruction Pointer, czyli pointer, nie pointer, tylko pointer, ale pointer tak jak Poland. Tak jak Poland. Więc Poland wypointuje te wszystkie różnice i jak strażnik Teksasu wszystko ujednolici do znajomości wszystkiego przez wszystkich. Oczywiście nie każdy zdąży, nie każdy da radę, ale rozmawiałem ze starszymi ludźmi, którzy mówią o biegle 8 językami i jak gdyby są tak samo zrezygnowani jak ci młodsi. Jak gdyby nic z tego nie wynika. Jest tylko wspominanie tych wszystkich swoich własnych rejestrów, które jak gdyby zanikają przy wyłączaniu zasilania, czyli przy śnie. Jak człowiek usypia, to zasilanie zanika i w związku z tym rejestry się kasują. Tak to mniej więcej wygląda podłoże sztucznej inteligencji. Że podobieństwa mózgu i procesora są spore, bo wszystko to polega na grze impulsów elektrycznych, więc w związku z tym
potencjałów elektrycznych, nawet można powiedzieć. Czyli jak gdyby zmian ułożeń elektronów. No jak to już zmian ułożeń elektronów, no to już wszystko jest policzalne i wszystko się przez kogoś, kto bardzo dobrze liczy i bardzo dużo ma na to czasu, to wszystko może zostać policzone, przewidziane i no i pokierowane przez tego, kto ma dużo czasu i kto już chyba muszę kończyć, bo już tyle czasu zagadałem, że będzie za długi filmik, za dużo tych impulsów, będzie trzeba potem słuchać, analizować i powtarzać obroty słuchania. W związku z tym dziękuję za możliwość nagrywania, dziękuję za możliwość słyszenia tego, co powiedziałem i tego, co nagrałem. Proszę o to, żebym mógł to dostarczyć bezpiecznie na YouTube'a i w związku z tym przesłać przez Wi-Fi do swojego telefonu komórkowego. I wtedy będę mógł należąco wysłuchać tego, co teraz nagrywam, a teraz mogę mówić i nagrywać, a potem będę mógł tylko leżeć i słuchać. Przez słuchawki jeszcze, no, tak żeby jak gdyby nikt nie słyszał, a koty słyszą nawet, jak słucham przez słuchawki, to koty to też słyszą i w związku z tym też im to przeszkadza i bardzo często jest tak, że słyszę coś na słuchawkach, ale kotka powoduje, że mi wyrywa słuchawkę z ucha, ewentualnie no coś tam na ekranie kasuje, tak że się przestawia i już nie mogę słuchać tego w słuchawkach, co słuchałem w słuchawkach. No to, ale to na razie już kończę. Dziękuję, do widzenia.